Poczytuję sobie to, drogie siostry i drodzy bracia, za przywilej, za wyróżnienie, że w takim dniu jak dzisiaj, gdy na świecie obchodzi się pamiątkę śmierci, a niebawem także zmartwychwstania naszego Pana, przypadło mi w udziale usługiwanie zarówno słowem, jak i usługiwanie wam przy Wieczerzy Pańskiej. I od razu przejdźmy do czytania dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Pierwszy fragment to fragment ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału czwartego. I będziemy tu czytać od wiersza ósmego. A później, gdy to przeczytamy, będziemy czytać z listu do Hebrajczyków. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I tak jak wspomniałem, drugi fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 12 od wiersza 12, 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci odtrącili tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia, przemawia z nieba. Apostoł Piotr w swoim drugim liście napisał takie między innymi słowo: dopóki będę żył, nie przykrzy mi się wam przypominać tego, coście słyszeli i co wiecie.
A więc mówi, że przypominać im będzie, póki dane mu będzie być w ciele. Przypominać. To znaczy, że już to kiedyś słyszeli. To znaczy, że nie było to coś odkrywczego, coś nowego, czego nigdy nie słyszeli. Muszę powiedzieć, że czasem my, kaznodziejem, mamy wewnętrzne opory, aby powtórzyć po raz drugi, a może nawet, a już tym bardziej po raz trzeci, jakieś przesłanie, jakieś słowo, jakieś kazanie. Bo wydaje nam się, że to wszyscy już słyszeli, że nie będzie to ciekawe dla tych, którzy już słyszeli. Ale to nie jest tak. Jeśli Pan nam kładzie to słowo na serce, to znaczy, że mamy o tym mówić. Ponieważ jest to przypomnienie dla tych, którzy słyszeli, a jednocześnie jest to wieść dla tych, którzy jeszcze tego nigdy nie słyszeli. I ja dzisiaj jestem w podobnej sytuacji, bo to, o czym będę mówił, pewnie niektórym z was jest już znane. Ale przecież mamy też i cztery Ewangelie i każda praktycznie zawiera nieomal te same myśli. Człowiek ma to do siebie, że zapomina. A zatem to, co dzisiaj będę mówił, prawdopodobnie dla niektórych jest znane, ale przypuszczam, że są wśród nas i tacy, którzy w międzyczasie doszli do naszej społeczności, przyjechali jako goście i tego tematu być może jeszcze nigdy nie analizowali, nie rozmyślali nad nim. O czym więc będę mówił? Dziś będę chciał mówić na temat tego, o czym mówi krew Abla, i na temat tego, o czym mówi krew Pana Jezusa Chrystusa. Ale zanim o tym powiem, króciutki wstęp. Ten wielki ewangelista Billy Graham powiedział kiedyś, że każda grudka tej ziemi, po której stąpamy, jest przesiąknięta krwią. Każdy metr ziemi, w każdy metr ziemi wsączyła się czyjaś niewinna krew. I muszę powiedzieć tak, nie wiem, trudno by mi było powiedzieć, czy wszystka ta krew, czy cały ten ocean przelanej krwi mówi, woła. Tego nie wiem, to nie jest napisane. Ale jestem przekonany, jestem całkowicie przekonany, że krew co najmniej dwóch osób mówi. Że krew co najmniej dwóch osób, a mianowicie Abla i Pana Jezusa mówi. Sceptycy, niewierzący powiedzą, o czym ty mówisz? Przecież to jest niemożliwe, żeby krew mówiła. Przecież to jest niemożliwe, żeby krew mówiła. Nikt jej głosu nigdy nie słyszał. Nie wiemy, jakim głosem ona przemawia. Tak, to prawda. Nie wiemy, jakim głosem przemawia, ale ponieważ Biblia mówi, że krew Abla i krew Pana Jezusa mówią, to wierzący człowiek nie może się wdawać w spekulacje, tylko przyjąć z aprobatą, przyjąć z wiarą, że tak jest na pewno. Widzicie, tu przez tę salę przechodzą także różne dźwięki. Tu przechodzą głosy komórek, ktoś tam rozmawia z kimś tam. Tu przez tę salę przechodzą także obrazy telewizyjne. Ale my ich ani nie słyszymy, ani nie widzimy. A żeby móc je zobaczyć albo usłyszeć, potrzebne są odpowiednie urządzenia. I podobnie ma się z głosem krwi Abla i z głosem krwi Pana Jezusa. My ich nie słyszymy, jeśli nie mamy odpowiedniego aparatu, jakim jest wiara. Jeśli zaś ten aparat, jakim jest wiara, posiadamy, to możemy powiedzieć, choć nie słyszę głosu krwi ani jednej osoby, ani drugiej, ale wierzę, ponieważ tak jest, powtórzcie, napisane. Jak to mówili starzy na Śląsku, tak stoi w Piśmie.
A skoro stoi, to to jest prawda. Czy się ciągle ze mną zgadzacie? Dobrze, dziękuję bardzo. Kiedyś, gdy modna była propaganda, być może to także już słyszeliście, po wsiach, po miasteczkach jeździli tak zwani agitatorzy i agitowali na temat ateizmu. A więc zbierali ludzi gdzieś w jakimś miejscu, w jakiejś świetlicy i w różnoraki, niekiedy bardzo perfidny, wyszukany sposób tłumaczyli, że nie ma Boga. Że Biblia to stara baśń, która zawiera opisy nierealne, nierzeczywiste, nieprawdziwe. I ktoś kiedyś opowiadał, że na jakąś wieś przyjechał też taki agitator i uwziął się na księgę Jonasza, proroka. I zaczął opowiadać, słuchajcie ludzie, naukowcy twierdzą, naukowcy dowodzą, że przełyk wieloryba jest taki wąski, że nawet większej płotki połknąć nie może. A w tej starej baśni, jaką jest Pismo Święte, mówi się, że wieloryb połknął Jonasza. To jest niemożliwe, to jest wbrew całej logice, nauce i tak dalej, i tak dalej. Już mu się zdawało, że odniósł 100% sukces. W związku z tym zapytał, czy wszyscy to rozumiecie? Czy wszyscy to przyjęliście? Czy dotarło to do was, że powiem po dzisiejszemu? Ale jakiś tam starszy człowiek podnosi rękę. Okazuje się, że w tej masie ludzi był także wierzący człowiek. I on powiada tak, proszę pana, gdyby nawet w Biblii było napisane, już wiecie co, że to Jonasz połknął wieloryba, to i tak bym w to wierzył. Bo nie można powątpiewać w to, co mówi Pismo Święte. Jeśli powątpiewasz w to, co mówi Pismo Święte, to powątpiewasz w prawdomówność Boga. To Boga kłamcą czynisz. To znaczy, że poddajesz wątpliwość to, co Bóg powiedział. A skoro Bóg powiedział, że co najmniej krew dwóch ludzi mówi, to znaczy, że nie możemy tego poddawać wątpliwość. Po prostu przyjąć to tak, jak jest napisane. Nie wiemy, jakim głosem mówi krew Abla, nie wiemy, jakim głosem mówi krew Pana Jezusa. Ale na podstawie Słowa Bożego, tych dwóch miejsc, które przeczytałem przed chwilą, możemy wywnioskować, o czym mówi krew jednego i drugiego. Choć nie znamy tonu, choć nie znamy dźwięku, ale możemy wywnioskować, co mówi krew Abla i co mówi krew Pana Jezusa. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że krew Pana Jezusa mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Ale żeby się co do tego przekonać, musimy przeanalizować mowę jednej, a potem mowę drugiej krwi. A więc zastanówmy się przez chwilę nad mową krwi Abla. Kim był Abel i dlaczego jego krew została przelana? Kto był na godzinie biblijnej we wtorek, to pamięta, o czym mówiłem, choć zupełnie było to związane z innym tematem. Dwóch braci od tego samego ojca i od tej samej matki, Kain i Abel. I obaj postanowili złożyć Bogu ofiarę. Pierwszym, który wpadł na ten pomysł, był Kain. Kain był rolnikiem, Abel był pasterzem. I oto, gdy składali ofiarę na ołtarzu, ofiara Abla została przyjęta, a ofiara Kaina została odrzucona. Choć on zainicjował, choć on rozpoczął, a jednak jego ofiara nie została przyjęta. Rabini żydowscy, powtarzam to, co powiedziałem we wtorek, tłumaczą to wydarzenie w sposób następujący.
Kain, będąc rolnikiem, nagle sobie przypomniał, nagle sobie uświadomił, że zbliża się czas ofiary, że oto trzeba złożyć ofiarę, a jeszcze gdzieś pracował w tym czasie na polu. I tak jak stał, nie umywszy nawet rąk, nie przebrawszy się, biegł, żeby złożyć ofiarę, a po drodze łapał, co mu pod rękę popadło. A tu buraka, a tutaj marchew, a tam cebulę, po to, żeby przynieść i złożyć na ofiarę. Ale takiej ofiary czynionej w pośpiechu, bez przygotowania, takiej ofiary z konieczności, okazuje się, Bóg nie przyjął. Bóg tej ofiary nie przyjął. Natomiast jeśli chodzi o Abla, to Abel wszedł do swojego stada i wybrał najprzedniejsze, pierworodne, najdorodniejsze jawnie, włożył pewnego wysiłku, żeby przygotować tę ofiarę i ta ofiara została przyjęta. Drodzy bracia i siostry, to ma głęboki sens duchowy. Gdy idziemy na spotkanie Pana, czy już rozumiecie, co chcę powiedzieć? Mamy iść przygotowani. Nie możemy tak obiec nieprzygotowani, w rozgardiaszu, w chaosie. Jeszcze po drodze słuchamy radia, jeszcze przed chwilą patrzyliśmy w telewizor, a jeszcze to, a jeszcze tamto i gadamy w samochodzie i wpadamy na nabożeństwo i wydaje nam się, że nasza ofiara może być przyjęta. Nie. Gdy idziemy przed oblicze Pana, trzeba się przygotować. Trzeba sobie uświadomić, z kim się spotkamy, z kim będziemy rozmawiać. Trzeba szukać wyciszenia, trzeba szukać otwarcia się na Pana. I mądrze postępowali nasi starsi bracia, którzy godzinę wcześniej schodzili z pola, zanim nabożeństwo się rozpoczęło, żeby się wyciszyć. Żeby nawiązać tę wewnętrzną, duchową relację z Bogiem. Wybaczcie, że ja tu odchodzę trochę od tematu, ale stoi mi przed oczami zacny brat z Indii, Gross. Przyjeżdżał tutaj do nas. I charakterystyczne było to, iż on nigdy nie przychodził punktualnie na nabożeństwo. Zawsze przychodził 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa. To nie oznacza, że my tak mamy robić. Aż w końcu trochę poirytowany, bo zawsze musiałem się oglądać, czy wejdzie, czy nie wejdzie, czy będzie komu dzisiaj służyć, czy nie. Zapytałem, dlaczego tak robi. Jego odpowiedź była tak prosta. Ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek swoją nieodpowiedzialną mową rozpraszał moje wewnętrzne przygotowanie na spotkanie z Panem. A więc gdy idziemy, aby się spotkać z Panem, złożyć mu ofiarę. Dołóżmy starań, aby się przygotować. Aby się wyciszyć, aby już nie rozmawiać w samochodzie, ale przygotować się na spotkanie z Panem. Bo inaczej to wejdziemy na nabożeństwo i jesteśmy połowę nabożeństwa rozproszeni, zanim się skupimy, a prowadzący uwielbianie mówi ciężko. No ciężko! Wiadomo, bo ludzie są nieprzygotowani. Przychodźmy przygotowani. Kain o to się nie zatroszczył. Wedle żydowskiego nauczania, rabinickiego nauczania. Abel natomiast dołożył starania. I jego ofiara została przyjęta. A zbór odpowiedział na to, niech tak się stanie. Niech tak będzie. I w naszym życiu przygotowujmy się na spotkanie, kiedy idziemy do zgromadzenia. Ja pamiętam, wybaczcie, że to jest taki zewnętrzny przykład, ale pamiętam, kiedy powiadomiono nas, że oczekuje na nas prezydent Polski, generał Jaruzelski. To dzisiaj nazwisko może nie jest popularne, no ale był prezydentem, więc już odmówić prezydentowi nie wypadało. To jak myślicie? W jakim nastawieniu ja i inni liderzy Kościoła szliśmy na to spotkanie,
do Belwederu, bo on wtedy urzędował w Belwederze. Jak szliśmy? Naprawdę przygotowani. Poszedłem wcześniej do fryzjera, jeszcze miałem co strzyc. Ubrałem się jak należy, no bo byłem świadomy, że staję przed najwyższym, staję przed obliczem najwyższego autorytetu w Polsce. Niezależnie od całej jego biografii, całej jego historii. A więc dokładamy pewnych starań, aby się spotkać z ludźmi na stanowiskach i tak dalej. Pan może nie oczekuje tego przygotowania zewnętrznego, ale oczekuje przygotowania naszego serca. Z jakim nastawieniem przychodzimy do społeczności, na spotkanie z Panem? Czasami naprawdę nie rozumie ludu Bożego. Są tak rozkojarzeni. Są tak rozkojarzeni, że połowę nabożeństwa zajmuje skoncentrowanie się i zrozumienie, gdzie jesteśmy i po co jesteśmy. No, ale to jest wszystko jak gdyby uboczny temat, niemniej jednak ważny. Być może to jest jedna z tajemnic, dlaczego ofiara Kaina nie została przyjęta, natomiast dlaczego ofiara Abla została przyjęta. Bo on dołożył starań, włożył pewien wysiłek w przygotowanie się na spotkanie z Wszechmogącym. Wziął najlepszą owieczkę, by złożyć ją na ofiarę. No ale w momencie, kiedy Kain przekonał się, że jego ofiara nie została przyjęta, czy zauważyliście, co diabeł wstrzyknął w jego serce? Czy zauważyliście, czym diabeł go skaził, skalał? Zazdrością. Nagle serce Kaina przepełniło się zazdrością. To jak to? On, a nie ja? Dlaczego nie ja, a on? Kochani, to jest podstęp diabelski, jeśli takimi myślami diabeł zaczyna nas bombardować. To jest droga Kainowa, jeśli takimi myślami chce nas skazić, chce nas skalać. W innym miejscu, w ostatniej księdze objawienia świętego Jana jest mowa o tym, że jakaś część Kościoła została zabrana. Nie wszyscy ludzie zostali zabrani. Część ludzi została zabrana. Ci, którzy byli gotowi, ci, którzy dołożyli starań, ci, którzy przyoblekli się w bisior święty i czysty, oni zostali zabrani. A czy wszyscy? Nie, Pan Jezus wyraźnie nauczał. Dwie będą szły, jedna wzięta, druga zostawiona. Dwie będą mleć w młynie, jedna wzięta, druga zostawiona. Pięć panien było rozsądnych, pięć było nierozsądnych. Pięć rozsądnych weszło, pięć nierozsądnych nie weszło. I szósty rozdział objawienia świętego Jana powiada, że ci, którzy nie weszli, nie zostali zabrani, bluźnili Bogu i tym, którzy zostali zabrani. Czym byli powodowani? Zazdrością. I bluźnili Bogu, podnosząc i głos, i ręce, i bluźnili Bogu, który zabrał tych, którzy byli gotowi, i tym przeklinali, którzy zostali zabrani. Czym się kierowali? Zazdrością. Tak, bo oni nie zostali zabrani. No ale pytanie, kto tu jest winien? Czy Bóg tu jest winien? To po prostu oni nie byli w tym momencie gotowi. A więc chodzi o to, kochani, żebyśmy byli gotowi. A jeśli widzimy, że nie nasza, a kogoś tam ofiara została przyjęta, to raczej zadać by sobie należało pytanie, dlaczego i co ja mam zrobić. I teraz o co wołała krew Abla? Przechodzimy do konkretów, aby potem zobaczyć, o co wołała krew Pana Jezusa. I chodzi mi o to, żebyśmy dzisiaj porównali. A gdy porównamy, żeby
na koniec nasze serca przepełniły się wdzięcznością za to, że krew Jezusa woła o lepsze rzeczy niż krew Abla. Bo o co wołała krew Abla? Poznajemy to po pierwsze po reakcji Boga, bo Bóg mówi, wołaj do mnie, a ja ci się odezwę. To jest po pierwsze. A po drugie poznajemy to po stanie sumienia Kaina. Tam w sumieniu Kaina rozgrywał się dramat. I po stanie sumienia Kaina możemy się domyśleć, możemy wnioskować, o co wołała krew Abla. A więc zacznijmy może od wiersza 13. Od wiersza 13. W wierszu 13 tego fragmentu, który przed chwilą czytałem, jest powiedziane, iż Kain w swoim sumieniu wnioskował, jego sumienie mu podpowiadało, jego sumienie go oskarżało, on doszedł do wniosku, że jego wina jest tak wielka, że nie można jej odpuścić. Że jest nie do przebaczenia to, co on uczynił. Że wina jego jest tak wielka. I od razu porównajmy sobie z tym, o co wołała krew Pana Jezusa Chrystusa, gdy umierał na Golgocie. Czy Jezus umierając na Golgocie również o to samo wołał? Czy krew Pana Jezusa o to samo wołała? Nie. O co więc wołała krew Pana Jezusa? Krew Pana Jezusa wedle Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 34 wiersz mówi, wołała o coś zupełnie innego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc krew Pana Jezusa w odróżnieniu od krwi Abla wołała o przebaczenie. Mój drogi przyjacielu, już 2000 lat temu zostało ci wszystko przebaczone. Problem tylko polega na tym, żebyś to przyjął wiarą. Żebyś uwierzył w to, że Jezus umierając na krzyżu golgockim przebaczył ci już twój grzech. Uwierz tylko w to, kto uwierzy. A więc uwierz w to, że nic już więcej czynić nie musisz. Ty nie musisz umierać na krzyżu. Krew Jezusa Chrystusa bowiem oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzi tylko o to, żebyś uwierzył. Nie pozwól diabłu, żeby cię oskarżał w twoim sumieniu. Odwołaj się do mocy krwi Chrystusa. Powołaj się na to, o co wołała za tobą, za mną, za ludźmi całego świata krew Pana Jezusa Chrystusa. Nie spodziewaj się, że Chrystus jeszcze raz przyjdzie, aby umierać za ciebie, szczególnie za ciebie. Choć tak, jesteś szczególną osobą. Ale nie oczekuj, że Chrystus jeszcze raz będzie umierał za ciebie, tylko po to, żeby specjalnie ekstra za ciebie. Chrystus już dokonał przebaczenia raz na wieki, jedną doskonałą ofiarą. Dokonał przebaczenia grzechów. Przyjmij to dzisiaj wiarą. Uwierz w to, przyjmij, zaakceptuj i bądź wdzięczny, bo tak jak powiedziałem na początku, celem mojego zwiastowania jest to, aby pobudzić nas do wdzięczności. O, gdybyśmy sobie mogli wyobrazić, przedstawić, choć współczesne filmy, choćby film Gibsona, Pasja i inne, pokazują nam tę tragedię Golgoty, ale to jest chyba wszystko tylko jakaś odrobina. Musicie pamiętać, czy musimy pamiętać, że Chrystus umierający na krzyżu umierał najohydniejszą śmiercią. Najdramatyczniejszą śmiercią. Nie było bardziej dramatycznej śmierci niż śmierć na krzyżu. Dlatego Rzymianie na przykład nie krzyżowali Rzymian, ponieważ uważali, że jest to zbyt haniebna śmierć. Krzyżowali w ten sposób tylko największych rozbójników. A więc Jezus umarł jako największy przestępca, największy rozbójnik. Można by powiedzieć, że grzechy całego świata skupiły się na Nim.
I tak jak czytane było na wstępie, on grzechy nasze poniósł, a krew jego nas oczyściła. To się dokonało. Bądźmy w ten piątkowy wieczór, kiedy mówimy o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, bądźmy wdzięczni za to, że nie jesteśmy obciążeni naszymi grzechami, ale on poniósł nasze grzechy i skonał w niesamowitych męczarniach z powodu naszych grzechów. Jakżeż inaczej wołała krew Abla. Ona wołała, nie przebaczaj mu, Boże, zbyt wielkich krzywdy doznałam, to jest nie do przebaczenia. I to czuł Kain w swoim sercu. Jakżeż cudownie jest wiedzieć, że Chrystus za mnie umarł i winy moje mi, aleluja, powiedzcie, przebaczył. Przebaczył. Czy jest różnica między tym, o co wołała krew Abla, a tym, o co woła krew Jezusa? Jest. Dlatego powiada Boże Słowo, że krew Chrystusa mówi lepsze rzeczy niż krew Ablowa. Ilekroć razy diabeł zapuka do twoich drzwi, aby cię oskarżać, powołaj się na krew Chrystusa. A oni go zwyciężyli przez krew baranka. Powołaj się na krew Chrystusa. Nie pertraktuj z nim, nie dyskutuj z nim. Powiedz tak, takim byłem. To się zgadza, ale krew Chrystusa Jezusa zmazała moją winę. Nie tłumacz się z powodu swojej grzesznej przeszłości. Powołuj się na krew Chrystusa. I to jest to pierwsze, na co chciałem zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę na wiersz 12. W wierszu 12 czytamy, iż Bóg sam informuje Kaina za to, co uczynił, bo widocznie krew Abla o to wołała. To była inicjatywa krwi Abla. W wierszu 12 czytamy, że będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. O, jakżeż nieszczęśliwy człowiek, który nie może znaleźć miejsca. Nie może sobie znaleźć miejsca. Gdziekolwiek pójdzie, gdziekolwiek pojedzie, wszędzie mu źle. Wszędzie źle. Mieszka w Polsce, źle. Pojedzie do Anglii, źle. Pojedzie do Australii, źle. Źle i źle. Wszędzie mu źle. Tułaczem. Nigdzie nie zagrzeje miejsca. Chodzi do tego zboru, źle. Chodzi do tamtego zboru, źle. Pójdzie do tamtego zboru, źle. I wędruje tułacz biedny z miejsca na miejsce, z kąta w kąt. To jest nienormalne. Mieszkaj w kraju. Przepraszam tych, którzy przyjechali z importu. Ale wierzący człowiek powinien być usatysfakcjonowany, cieszący się pokojem, a nie wiecznym tułaczem, który wędruje z miejsca na miejsce i nigdzie zaznać pokoju nie może. Oto wołała krew Abla. Takim był Kain. A Biblia powiada, że dzięki temu, iż krew Chrystusa wołała za nami, nie jesteśmy tułaczami, nie jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy obywatelami. I to nie byle jakiego królestwa. Jakiego królestwa? Bożego królestwa. Wy wiecie, że w sensie duchowym są na tym świecie, w sensie duchowym są tylko dwa królestwa. W sensie geograficznym jest mnóstwo krajów, ale w sensie duchowym są tylko dwa królestwa. Królestwo tego świata, królestwo ciemności, gwałtów, mordów, którego Bogiem i władcą jest szatan. I drugie królestwo, królestwo światłości. Czym się różni jedno od drugiego? Królestwo światłości tym się charakteryzuje, że jest to królestwo pokoju, radości i odpocznienia. I ktoś, za kim wstawiła się krew Chrystusa, ma wewnętrzne uspokojenie, ma pokój. Pokój mój daję wam. Pokój mój daję wam. Oto wołała krew Chrystusa. On przyszedł, aby
sprawić nam pokój, aby pojednać nas z Ojcem. I o to woła krew Chrystusa. Idąc dalej, zauważcie, także w tym wierszu 12 jest jeszcze mowa o czymś. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. A więc krew Abla wołała także o bankructwo dla Kaina. Wołała także o niepowodzenia w życiu. Wołała także i o to, aby gdziekolwiek ten człowiek stanie, wszystko mu się usuwało spod nóg. A krew Chrystusa woła przecież o coś zupełnie innego. Chcę, aby się wam we wszystkim dobrze powodziło, tak jak się powodzi dobrze duszy waszej. Idąc dalej, bo czas mi na to nie pozwala, żeby się dłużej zastanawiać, zwróćcie dalej uwagę na to, iż jest także napisane w wierszu 11, że Kain za to, co uczynił, będzie przeklęty na ziemi. Natomiast o Nowym Testamencie czytamy, że Chrystus stał się za nas przekleństwem. Wziął na siebie nasze przekleństwo, abyśmy byli błogosławieni i błogosławieństwem. Chrystus wziął nasze przekleństwo. No i tak dalej moglibyśmy kontynuować. Jeszcze jedną myśl, tylko na koniec podkreślę, w wierszu 14 jest powiedziane, że Kain nagle wpadł w szpony, w sidła strachu, bo powiada, ktokolwiek by mnie spotkał, zabije mnie. A więc Kain wpadł w sidła strachu. Krew Abla wołała także i o to, aby jego dusza cierpiała strach i lęk. A dzisiaj czytane było na wstępie z Izajasza proroka, że to on, jego dusza za nas cierpiała, abyśmy my cierpieć nie musieli. Abyśmy my strachu i lęku w naszym życiu nie cierpieli. I teraz kończąc, co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, aby to wszystko, co Chrystus, powiedzmy sobie, wywojował, wywalczył na krzyżu Golgoty, stało się naszym udziałem? Kiedy Kain to wszystko usłyszał, uciekł. Uciekł sprzed oblicza Bożego. Czytamy, że odszedł Kain sprzed oblicza Bożego. Natomiast w liście do Hebrajczyków czytamy, że zastęp świętych, duchy ludzi sprawiedliwych podeszły do Chrystusa. A więc tu mamy przykład, Kain ucieka, to jest przykład wielu ludzi, którzy słysząc o swojej nędzy, ubóstwie, grzechu, beznadziei, zamiast szukać rozwiązania, uciekają. Uciekają w alkohol, w nikotynę, uciekają w rozwiązłość, tak jak uciekł Kain sprzed oblicza Bożego. Ale chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy aż dotąd są na drodze ucieczki, że przyjacielu, nigdzie przed Bogiem nie uciekniesz. Nie ma takiej możliwości, byś się mógł gdziekolwiek przed Nim ukryć. Co więc najlepiej jest uczynić? Najlepiej jest uczynić to, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. A wyście podeszli. Podeszliście nie do góry Syjon, ale do Jezusa. Co więc należałoby zrobić? W wszystkich swoich tarapatach, problemach, w całym lęku i niepokoju, z oskarżeniami swojego sumienia, podejść do Jezusa. Bo On jest odpowiedzią, prawda, na nasze problemy. On jest odpowiedzią. On po to przyszedł, aby szukać i zbawić. On po to przyszedł, aby wyciągnąć zbawcze ręce do każdego pognębionego i przerażonego. On po to przyszedł. To nie przypadek, że znalazłeś się dzisiaj na tym nabożeństwie. To nie przypadek, że jesteś tu, aby usłyszeć, iż już 2000 lat temu o ciebie stawiała się
męczeńska krew Pana Jezusa Chrystusa. I możesz uciekać jak Kain i nie wiadomo, dokąd zaprowadzi cię twoja ucieczka, ale możesz przystąpić do Jezusa, tak jak zastępy ludzi, o których czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Ludzi, którzy dostąpili pokoju. Ludzi, którzy dostąpili uwolnienia, rozwiązania ze względu na to, co Chrystus 2000 lat temu uczynił na Golgockim krzyżu. I teraz już, mając to w pamięci, chcemy powstać, aby być Bogu wdzięcznymi. Być Bogu wdzięcznymi za to, co się wydarzyło dla nas i za nas. Być Bogu wdzięcznymi za to, że ta droga, święta krew przelana na Golgocie woła nie o potępienie dla nas, nie oskarża nas, nie odrzuca nas, ale woła o przebaczenie, woła o Boże miłosierdzie nad naszym życiem. Nie uciekaj jak Kain. Wezwij Jezusa. Wezwij Go jako swojego osobistego Zbawiciela. A doświadczysz błogosławionego skutku, bo grzechy, winy, ciężary, wyrzuty sumienia, to wszystko zostało usunięte przez krzyż, przez Golgotę. Wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za to, że krew Jezusa mówi lepsze rzeczy niż krew Abelowa. Wyraźmy Bogu wdzięczność za to, że krew Jezusa woła za mną, za Tobą, że dalej znaleźliśmy łaskę w oczach Boga, że iż nie musimy uciekać, jak Kain uciekał, ale chcemy się do Niego przytulić, chcemy być tak bardzo blisko Niego, w zasięgu Jego wzroku, w zasięgu Jego dłoni, w zasięgu Jego błogosławieństwa. Halleluja. 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 Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że 2000 lat temu, tam na wzgórzu Golgoty, rozpięte zostały ręce Twojego Syna na znak, że przywołuje do siebie wszystkich, którzy są spracowani, obciążeni, utrudzeni. Panie, Ty wiesz, jak diabeł męczy wielu ludzi, oskarżając ich, potępiając ich z powodu tego, co uczynili, z powodu tego, co się stało w ich życiu. Ale Tyś nie przyszedł po to, aby oskarżać, osądzać, zatracać, ale przyszedłeś, aby szukać i zbawić. Panie, modlę się o to, aby jeśli tu na tej sali jest choć jedna taka osoba, którą ciągle jeszcze dręczę sumienie, aby dzisiaj zrozumiała, że nie musi żyć w takim stanie. Że może przyjść do Ciebie i poprosić o przebaczenie. Jeśli jest tu na tej sali osoba, która myśli, że przekleństwo towarzyszy jej życiu, aby zrozumiała, żeś Ty poniósł także jej przekleństwo. Niech więc nie ucieka. Nie oddala się od Ciebie, ale niech się przybliży do Ciebie, aby mogła być uwolniona z tego, w czym żyje, co jest dla niej ciężarem i oskarża ją w jej sumieniu. Dziękujemy Ci, Panie, za moc Twojej świętej krwi. Halleluja. Halleluja. Święta krew Jezusa. Święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech. Święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, halleluja, święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki
choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Jeśli byśmy mówili, że nie zgrzeszyliśmy, Boga kłamcą czynimy. Ale jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, aby nam je przebaczyć. Być może aż do tego momentu nie rozprawiłeś się już jeszcze ze swoją grzeszną przeszłością. Być może ciągle jest ściana grzechu, która oddziela cię od Boga. Być może ta kurtyna jeszcze nigdy nie została rozerwana i nie masz przystępu przed Jego oblicze. Bóg kocha grzesznika, ale brzydzi się jego grzechem. Dlatego rozpraw się dzisiaj poprzez moc świętej krwi z całą swoją grzeszną przeszłością. Bogu nie chodzi o to, abyśmy wyliczali drobiazgowo każde nasze przestępstwo, każdy nasz grzech, ale abyśmy zobaczyli swoją nagość i powiedzieli: Panie, wybacz mi, przebacz mi moje grzechy. Panie, taki jaki jestem, przystępuję do Ciebie. Nie do góry Syjon, ale do Ciebie, Chryste, który za mnie na Golgocie umarłeś. Podejdź takim, jakim jesteś. Wezwij imienia Jego. Biblia powiada, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jeśli jeszcze, przyjacielu, nigdy tego nie uczyniłeś, uczyń to dzisiaj. Miej świadomość, że oto stoisz przed faktem dramatu, jakim była śmierć Jezusa na Golgocie. Wezwij więc Jego imienia. Halleluja. Halleluja. Tam, gdzie jesteś, możesz szeptem wyrazić swój żal, możesz szeptem wyrazić swoje wołanie: Panie, przebacz mi. Tam, gdzie jesteś, możesz wezwać imienia Jezus. A my tymczasem będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Porządek przystępowania do Wieczerzy Pańskiej jest następujący. W Wieczerzy Pańskiej mogą brać udział ci, którzy przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Są pojednani z Bogiem, są pojednani z ludźmi. A więc ci, których sumienie nie oskarża, nie podpowiada im czegoś niegodziwego, tak jak Kainowi, ci, którzy są dziećmi Bożymi, narodzili się na nowo. Pozostałe osoby, które tych warunków nie spełniają, nie mają wewnętrznego przekonania, że grzechy ich zostały im przebaczone w momencie, kiedy będzie roznoszony kielich i chleb, chleb i kielich. Proszę, abyście usiedli po to, żeby roznoszący wiedzieli, że dzisiaj jeszcze tego nie robicie, nie uczestniczycie. Ale jeszcze raz powiadam, jakżeż możesz mieć nadzieję, że będziesz z Nim wieczerzał w wieczności, jeśli nie wieczerzasz z Nim tu na ziemi? A wieczerzać z Nim na tej ziemi nie możesz, jeśli nie doznałeś pojednania, przebaczenia. Proszę tych, którzy będą dzisiaj usługiwać Kościołowi, zborowi, aby podeszli i stanęli tu za mną. Będziemy czytać stosowne słowo, a potem pomodlimy się. I będziecie usługiwać ciału Pańskiemu. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, pisze apostoł Paweł, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Już dziś na wstępie czytane było słowo o złamanym, posiniaczonym ciele Bożego Syna. A ten chleb symbolizuje Jego ciało,
I wśród wielu błogosławieństw, które wynikają z tego, co się wydarzyło na Golgocie, jest także i to błogosławieństwo, i sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. I to nie zmienia faktu, że nie dzieje się to może u wszystkich osób, ale prawda Bożego Słowa nie może być zmieniona poprzez nasze doświadczenia, subiektywne doświadczenia. Słowo Boże wyraźnie powiada, sińcami Jego zostaliście uzdrowieni. A więc kochani, gdy teraz będzie chleb roznoszony, przyjmujmy z wiarą, że sińcami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni. Jeśli ktoś jest chory, niech się uchwyci wiarą tej Bożej obietnicy. I niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy odwrócić nasze oczy od rzeczywistości, od tego, jak jest, a możemy spojrzeć na to, co jest napisane. A wiemy, że jedyną prawdą jest to, co jest napisane. I choć ciała nasze nie są dostatecznie zdrowe, wierzymy, że sińcami Twoimi zostaliśmy uzdrowieni. I że to się będzie dokonywać i dzisiaj, teraz, gdy będziemy przyjmować ten chleb. Panie, nie nasze doświadczenia są tu ważne. Ważne jest to, co jest napisane. Wierzymy w to, co jest napisane. I niech nam się stanie według wiary naszej. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech moc uzdrowienia i moc posilenia i wzmocnienia stąpi na każdą osobę, która jest osłabiona, chora. I niech wychodzi stąd wzmocniona, posilona i uzdrowiona. Bierzemy ten chleb, Panie, w imieniu Twoim go łamiemy i dziękujemy Ci, że możemy go przyjmować. A potem, gdy wzięli ten błogosławiony przez Pana chleb, spożyli, Pan nasz wziął kielich i uprzedził ich. Oto kielich, oto krew nowego przymierza, która za was się przelewać będzie. Halleluja. Kierujmy nasze oczy teraz na to zbite, pełne sińców, ciało Pana. Ale też kierujmy nasze oczy na te stróżki krwi, które spływają po Jego ciele. One spływały ze względu na nasze grzechy, abyśmy dostąpili przebaczenia. Abyśmy mogli dostąpić zbawienia i dostąpili zbawienia. Panie, patrzymy teraz na krzyż, na Golgotę. A Słowo Twoje powiada, że mowa o krzyżu dla tych, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. Panie, Ty wiesz, jak wielu z nas potrzebuje wzmocnienia. I tego duchowego wzmocnienia, i tego fizycznego wzmocnienia. I niech ta świadomość, że oto bierzemy kielich, który symbolizuje krew Twoją, sprawia, że zostaniemy wzmocnieni, posileni. A nade wszystko otrzymamy świadectwo, że choć grzechy nasze były jak szkarłat, jak śnieg zbielały. Chwała, że Twoja krew, Panie Jezu, mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Że ona nas nie potępia, nie oskarża, nie czyni z nas tułaczy, ale czyni nas obywatelami nieba. Dziękujemy Ci za to. Halleluja. Błogosław teraz to usługiwanie braci podczas roznoszenia chleba i wina. Kościołowi Pańskiemu, ciału Pańskiemu. Bracia i siostry, przyjmujmy z radością, a ci, którzy nie przyjmują, proszę, żeby usiedli.
szczęście Cię przemiję, lecz mój grzech. Woźnie Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Apostoł Jakub powiada, cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Ja specjalnie zatrzymałem tu jeszcze braci, którzy wam usługiwali podczas wieczerzy, żeby także teraz mogli wam usłużyć modlitwą, jeśli cierpi kto między nami, jeśli choruje kto między nami. W związku z tym miejmy teraz taki czas usługiwania sobie na innej płaszczyźnie. W związku z tym proszę, aby osoby, które chcą, oczekują dzisiaj na modlitwę, aby wyszły do przodu. Aby wyszły do przodu, będziemy się modlić, będziemy namaszczać oliwą w imieniu Pańskim. Bardzo proszę. Pastora poprosimy, aby namaszczał oliwą, a braci poproszę, żeby podeszli do każdej z osób, wkładali ręce i będziemy się modlić. Alleluja, alleluja. Alleluja. Wszechmogący Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z wiarą wkładamy nasze ręce na chorych, cierpiących, zasmuconych. Z wiarą to czynimy, aby w imieniu Jezusa Chrystusa, tego najpotężniejszego autorytetu, zgromić wszelkiego ducha strachu, lęku, aby w imieniu Jezusa Chrystusa zgromić także wszelką chorobę i wszelką niemoc. Panie, my dziękujemy Ci za to, że Tobie dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, że żaden duch choroby, żaden duch strachu, lęku, cierpienia nie ma prawa do Twoich dzieci. Wyznajemy Twoje zwycięstwo, ogłaszamy Twoje uzdrowienie i poprzez włożenie naszych rąk udzielamy Twojego błogosławieństwa tym, którzy wyszli do przodu. Panie, jakiekolwiek są, jakiegokolwiek rodzaju są ich problemy, niech dziś w imieniu Twoim, na skutek Twojego zwycięstwa na Golgotskim krzyżu, ze względu na przelaną Twoją drogą świętą krew, ze względu na złamane Twoje ciało, niech ci ludzie są rozwiązani, niech ci ludzie są uwolnieni z tego uścisku, z tego ciężaru, z jakim tutaj przyszli i w jakim się tutaj znaleźli. Panie, dzisiaj w imieniu Twoim ogłaszamy zwycięstwo w ich życiu. Pomóż im wiarą przyjąć to, pomóż im wiarą przyjąć to, w jakim celu wyszli tutaj do przodu. Modlimy się, Panie, modlimy się o każdą chorą osobę, czymkolwiek, ktokolwiek, czymkolwiek ktokolwiek był obciążony, niech będzie w imieniu Twoim rozwiązany. Halleluja, halleluja, chwała Ci, Panie. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Panie, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci.
za zbawienie. Za zbawienie, za uzdrowienie, przebaczenie i przebaczenie grzechu.